Dzień może być jednym z ważniejszych dla rynku krypto w tym roku. Co się wydarzyło? Prawdopodobnie każdy z Was już wie, tak jest, dokładnie jest to ten dzień, w którym zostało ogłoszone, że uwaga, Ripple już nie będzie dłużej security. Zostało oficjalnie określone, że Ripple nie jest security, także moi drodzy, prawdopodobnie Wasz Twitter eksplodował dokładnie, tak samo jak mój. Wystarczy wejść, odświeżyć, będziecie wszystko dokładnie wiedzieli, także wystarczy sobie tutaj kilka randomowych tweetów przeczytać dokładnie co się dzieje. Natomiast spójrzmy sobie sami, ten materiał. Materiał jest dedykowany dla fanów XRP. Spójrzmy sami przez ostatnie miesiące. Tak naprawdę mieliśmy mega, mega, mega rubożny, nic się nie dało. Każdy czekał na ogłoszenie tego, co się dostanie podczas tutaj procesu. Natomiast, jak widzimy, w tym momencie zaliczyliśmy pump rzędu 40% raptem w przeciągu kilkunastu minut od ogłoszenia tej sprawy. Także gratulacje dla każdego, kto jest hodlerem XRP. Ja oczywiście, tak jak już dobrze wiecie, dużym fanem XRP nie jestem, natomiast jest to bardzo dobry news i uważam, że tak naprawdę jest dużo dobrych newsów, które ostatnio mieliśmy. Mieliśmy pozytywną inflację, także to jest dobry znak dla rynku. Mieliśmy wygraną w tym momencie w dniu dzisiejszym sprawę XRP. Kolejny bardzo dobry znak dla rynku. Jeżeli sobie przejdziemy za chwilę do Bitcoina, zobaczymy jak inne kryptowaluty na to zareagowały. Będzie my czarno na białym, czy tak naprawdę był to dobry znak. Spójrzmy sobie sami szybko na inne krypto. Bitcoin tak samo, pump rzędu 3%, ale generalnie mamy ruch. To jest dobry znak. Spójrzmy sobie na inne krypto. Kolejny altcoin, OP, który wrzucałem w dniu wczorajszym na mój kanał na telegramie. Jeżeli was tam jeszcze nie ma, serdecznie gorąco was zapraszam. Wrzucałem tutaj informację o setupie tradingowym na OP, który ma miejsce w tym oto miejscu dzisiaj rano. Także jak widzimy, dokładnie mieliśmy również pump rzędu 7%. Jeżeli was tam jeszcze nie ma, naprawdę dołączcie, spójrzcie sami tutaj wszyscy Rozgrywają pozycje long, short. To jest wszystko. To są tylko i wyłącznie wiadomości z dzisiaj. Także spójrzcie sami, jakie są tutaj wyniki Litecoin XRP. OP, natomiast moi drodzy, generalnie rynek się zaczął ruszać, więc jest to bardzo dobry znak, mianowicie tutaj, jeżeli chcecie wiedzieć, zapraszam was do telegrama, natomiast tutaj doszliśmy do pierwszego price targetu na OP, kolejnym oczywiście będzie topka na 1.53.42, natomiast uważam, że jeszcze można spokojnie zbierać zyski na poziomie 1.4.2.2.3.2, natomiast tak naprawdę przejdźmy sobie szybko jeszcze do bitcoina, prawie samego bitcoina widzimy, że aż tak znacząco go to nie ruszyło, ponieważ mieliśmy tutaj małe odreagowanie z rzędu tak naprawdę 3 niecałych procent w górę, także nie jest to duży pump, jeżeli chodzi o BTC, natomiast Natomiast nadal pozostają w fazie konsolidacyjnej, natomiast w tym momencie, tak jak wiecie od jakiegoś czasu powtarzam o nadchodzącej korekcie, natomiast po tego typu eventach możemy mieć tak naprawdę potencjalny wzrost w górę, także ja w tym momencie coraz bardziej zaczynam się przechylać na stronę Bullish. Także moi drodzy, będę wyczekiwał osobiście wybicia tego oto poziomu, o czym zostaniecie na pewno przeze mnie poinformowani na bieżąco, natomiast jestem ciekawy waszego zdania, jestem ciekawy, czy wy, uwaga, czy moi tutaj widzowie, moja oglądalność jest hodlerami XRP, czy jesteście tak zwanymi xrp armi, dajcie znać w komentarzu, jestem bardzo ciekawy, jeżeli tak gratuluję każdemu, ponieważ każdy z was w tym momencie dobrze sobie Tutaj przyciął na, na XRP. Natomiast pytanie, czy jest to moment na sprzedaż? Uważam, że na ten moment, jeżeli ktoś kupił tutaj, jest to spoko moment. Natomiast pamiętajcie o tym, że to jest tak zwany event Typu Buy the Rumors, sell the news. Także w tym momencie mamy mega duży pump, natomiast tak naprawdę ten pump 30% może pójść dalej. Natomiast, żeby każdy z Was nie żałował tego, co się wydarzyło, warto rozważyć pierwsze realizacje zysków. Pamiętajcie, to, co z rynku zabierzecie, jest Wasze. Tak naprawdę, jeżeli będziecie trzymali pozycję w nieskończoność, ona może za chwilę spaść do poziomu 0,5. Tak naprawdę, Wasz zysk się skończy. Natomiast pamiętajcie, to, co z rynku zabierzecie, jest Wasze. I pamiętajcie, bardzo ważna zasada, żeby realizować zyski. Także moi drodzy, dzisiaj szybki update, aktualizacja, na bieżąco co Pamiętam wszystkim jeszcze raz gorąco o nadchodzącym Trading Competition, czyli konkurencji dla członków społeczności DekryptoClan. Jeżeli w tym momencie jesteście tutaj nowi i nie oglądaliście wczorajszego materiału, nagram jeszcze specjalny materiał dotyczący tylko i wyłącznie tego wydarzenia. Robimy w przyszłym tygodniu od 17. Lipca, competition dla osób, w której pula nagród wynosi aż 5000 dolarów, wspólnie z giełdą Bybit, Także moi drodzy, wszystkie informacje znajdziecie w opisie mojego materiału. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Już jest kilku tutaj zarejestrowanych osób. Po pierwsze, co musi się zrobić? Musi być zarejestrowany na Babicie spod mojego linku oraz mieć minimalnie 100 USDT na swoim portfelu tradingowym. I tak naprawdę. To jest tyle. Wchodzicie tutaj, klikacie Register Now i jesteście gotowi. I tak naprawdę, przez dwa tygodnie do końca lipca będziemy walczyli tutaj wspólnie o nagrodę 5000 50 dolarów, wspólnie z Webitem. Także dzisiaj bardzo dużo dobrych newsów: XRP, wczoraj ogłoszenie inflacji. Także moi drodzy, jesteśmy na dobrej drodze. Także czekamy tutaj na dalszy rozwój sytuacji. Tak naprawdę, bo na tyle. W dzisiejszym szybkim update'cie dajcie znać, co sądzicie: czy XRP idzie to the moon, czy jest to tylko i wyłącznie chwilowy, e, chwilowy pump. I za chwilę wrócimy do naszej nudnej, nudnej fazy konsolidacji. Pozdrawiam was gorąco i życzę wam udanego wieczoru. Widzimy się już jutro w kolejnej aktualizacji na kanale CryptoLine.